Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych trwają wielkie przygotowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach oraz na samych nekropoliach. Będzie to również długi weekend i w tym kilkudniowym okresie prezydent Roman Szołomej zapowiedział, że chce zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających groby bliskich w Obrzychu. Od pewnego czasu prowadzimy intensywniejsze sprzątanie wokół tych miejsc, cmentarzy, wokół w najbliższym otoczeniu. To sprzątanie, ten rodzaj przygotowania jest oczywiście wykonywany co roku. Staramy się, żeby w tym roku był lepszy niż w ubiegłym, a w ubiegłym roku bardzo dużo poświęciliśmy czasu, energii i pieniędzy na to, żeby cmentarze wyglądały dobrze. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Obrzychu w porozumieniu z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach przygotował zmiany w organizacji ruchu, które będą obowiązywać od wtorku 30 października do niedzieli 4 listopada. Na przykład ulica Sikorskiego, czyli w obrębie właśnie tej cmentarzy w centrum miasta, jak również ulica Wyszyńskiego w obrębie cmentarza na Piaskowej Górze, czyli droga powiatowa. To zostały uzgodnione zasady z zarządcami wszystkich dróg. Natomiast komunikacja miejska będzie również wyglądała podobnie jak i w poprzednich latach. Zasadnicza zmiana oczywiście będzie w dniu 1 listopada, a podstawowa to to, że linia numer D będzie wydłużona do ulicy Przemysłowej, tak aby faktycznie z rejonów północnej części Wałbrzycha, czyli dzielnic Podzamczy, Piaskowa Góra, po drodze oczywiście Stary Zdrój, mogli mieszkańcy dojechać bezpośrednio w pobliże tych skupiska, tych trzech cmentarzy w Śródmieściu i ona będzie właśnie przedłużona do ulicy Przemysłowej. Ulica Przemysłowa będzie generalnie wyłączona z ruchu poza komunikacją miejską i taksówkami, które będą mogły dowozić zainteresowane osoby w tenże obrót. Na innych liniach zmiany będą polegały przede wszystkim na tym, że albo zwiększymy liczbę pojazdów obsługujących te linie, bądź też rozkład jazd nie będzie tak jak standardowe dni świąteczne, tylko jak dni robocze. Jak zapewniają przedstawiciele Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, na cmentarzach oraz w ich okolicach trwa sprzątanie, a w Dniu Wszystkich Świętych w godzinach od 7 do 18 pracownicy MZUK-u będą pełnić dyżury na cmentarzach komunalnych, by jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i służyć pomocą osobom odwiedzającym groby najbliższych. Nasi pracownicy będą pełnili dyżur od 7 rano do 18, będą służyli pomocą tym ludziom, którzy znajdują się na cmentarzu, będą kontrolowali to, co dzieje się na cmentarzach. Będą widoczni, ponieważ są ubrani w nasze kombinezony z widocznymi oznaczeniami MZUK. MZUK w tym roku podjął również decyzję o zwiększeniu w okolicach cmentarzy liczby kontenerów na odpady i te kontenery mają być na bieżąco usuwane. W tym roku zwiększyliśmy o około 50% ilość kontenerów na odpady. Te kontenery zostaną ustawione w miejscach, gdzie ta ilość odpadów jest co roku bardzo duża. Wałbrzyska Policja również przygotowuje się do Dni Wszystkich Świętych. Kierowcy w okolicach cmentarzy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli i zwiększonej liczby patroli policyjnych. Policjanci będą również obecni na samych cmentarzach, bowiem w tym okresie dochodzi tam do wielu kradzieży. Celem niedopuszczenia do okradania osób tam znajdujących się, wszyscy wiemy, znajduje się część osób, które na cmentarz przychodzą nie celem w celach religijnych czy odwiedzenia grobów, natomiast okradania, co jest, że tak powiem, plagą cmentarzy, w związku z tym w tym roku również duży nacisk kładziemy na zabezpieczenie operacyjne, czyli funkcjonariusze operacyjni, którzy będą pełnili służbę na cmentarzach czy w rejonie bezpośrednio przyległym do cmentarzy, co jest zapobiegnięcie, jak powiedziałem, okradaniu osób tam znajdujących się, jak i okradaniu pojazdów zaparkowanych w rejonie cmentarza. Kazimierz Nowak z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej zapewnił, że także i te służby mundurowe będą dbać o bezpieczeństwo Wałbrzyszan. Strażnicy są wysyłani na cmentarze w celu dokonywania kontroli zarówno ładu i porządku, jak i przestrzegania tego, czy na cmentarzach nie dzieje się coś złego, czy nie są kradzione kwiaty, znicze i tak dalej. Najwięcej zadań oczywiście czeka nas w dniu 1 listopada i ja tutaj może po raz kolejny zaapeluję do kierowców, żeby jednak
korzystali ze środków komunikacji miejskiej publicznej, gdyż w związku ze zmianami organizacyjnymi nie wszędzie będzie można dojechać pod cmentarz. Szczególnie apeluję tutaj do kierowców, którzy przyjeżdżają w rejon ulicy Przemysłowej Moniuszki. Ulica Przemysłowa będzie ulicą całkowicie wyłączoną z ruchu. Nie będą wpuszczane żadne pojazdy, nawet pojazdy, które są do tego uprawnione, czyli pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne. My oczywiście przygotujemy dla tej grupy osób parking, ale on będzie miał bardzo określoną pojemność i jeżeli ten parking zostanie zapełniony, to niestety pozostałe samochody nie będą wpuszczone. A to dlatego, żeby ulica Przemysłowa była drożna, żeby można było korzystać z komunikacji publicznej, żeby autobusy mogły swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać. Prezydent Szołomej apeluje do wszystkich, aby tego dnia korzystali z komunikacji miejskiej, bo na drogach z pewnością będą korki, a jazda komunikacją miejską jest bezpieczniejsza i na cmentarze w tym roku dojedzie się znacznie szybciej. Miejski Zakład Usług Komunalnych zaprasza naszych mieszkańców Wałbrzycha do autobusów komunikacji miejskiej. Tu rzeczywiście szykujemy mocne uderzenie na dzień 1 listopada. Proszę sobie wyobrazić, że w Dniu Wszystkich Świętych damy na miasto aż 42 autobusy. Damy wszystkie nasze najnowsze autobusy, czyli wszystkie 23 autobusy będą na mieście. Dodatkowo puścimy autobusy wielkopojemne marki Karosa, czyli to wszystko, co najlepsze, największe, będzie w tym dniu obsługiwało linie komunikacyjne na terenie naszego miasta. Będziemy razem obsługiwać 12 linii komunikacyjnych. Dla przykładu w dzień roboczy obsługujemy 16 linii, czyli prawie rozkład jazdy jest taki sam, jak w normalny dzień roboczy. Tym bardziej, że w Dniu Wszystkich Świętych na wałbrzyskie drogi wyjadą aż 42 autobusy. Planujemy w dniu 1 listopada wykonać 100% planowanych przez rozkład jazdy kursów. Stowarzyszenia działające w gminie Walim, włodarze regionu oraz mieszkańcy Zagórza Śląskiego walczą o zachowanie turystycznych walorów jeziora Bystrzyckiego. Zdaniem obrońców nowe strefy ochronne mogą zastopować inwestycje wokół zbiornika wodnego i całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego turystom. Dzierżoniowska Spółka Wodociągi i Kanalizacja, która pobiera wodę ze zbiornika, tłumaczy, że nie jest przeciwnikiem rozwoju tego regionu. Nie zamierza również stopować prywatnych firm, które chcą inwestować w infrastrukturę wokół jeziora. Zbiornik retencyjny powstał na początku XX wieku poprzez zbudowanie w dzisiejszym Zagórzu Śląskim tamy o wysokości ponad 40 metrów. Jezioro to jest obok Zamku Grodno najważniejszą atrakcją turystyczną wsi. Już w latach 80. wydano pozwolenie wodnoprawne, które znacznie ograniczyło funkcję turystyczną zbiornika. Zdaniem społeczników i włodarzy gminy nowe strefy ochronne, które mają wejść w życie na początku 2013 roku, uniemożliwią jej dalszy rozwój oraz przestraszą inwestorów, którzy wykupili teren wokół zbiornika. Według ustawy prawo wodne nowej, która weszła niedawno, te strefy mogą być takie, a nie muszą, czyli to tylko i wyłącznie zależy od dobrej woli wodociągu. I bardzo chcemy teraz właśnie współpracować z wodociągami dzierżoniowskimi, aby współpracować w kierunku rozwoju turystyki nad jeziorem Bystrzyckim. W strefie bezpośredniej jest jakby nawet zakaz wstępu w chwili obecnej proponowany na koronę zapory. Dla mnie niezrozumiałe i dla nikogo niezrozumiałe, to jest tak miejsce tak mocno atrakcyjne. Zresztą w tym roku stworzyliśmy tam taką ścieżkę edukacyjną, więc to burzyłoby cały jakby porządek. W Zagórzu Śląskim odbyło się spotkanie, na którym dyskutowano o przyszłości zbiornika wodnego i możliwości wyznaczenia mniej restrykcyjnych stref ochronnych. W dyskusji wziął udział prezes dzierżoniowskich wodociągów, które od blisko 40 lat pobierają wodę ze zbiornika, przekazując ją blisko 100 tysiącom osób. Zdaniem szefa tej instytucji spółka nie jest przeciwnikiem rozwoju turystycznego regionu. Priorytetem dla dzierżoniowskich wodociągów jest jednak ekologia oraz jakość wody, którą pobierają dla całej aglomeracji. W czerwcu wydano pozwolenie wodnoprawne, które wodociągi oprotestowały, jeśli chodzi o zrzut bezpośredni ścieków z oczyszczalni do jeziora. I okazuje się, bo myśmy się odwołali do RZGW Wrocław, że jedyną stroną, która to protestowała, są wodociągi. Więc pytam się, o jaką turystykę pytamy się, jeśli jest w tej chwili, ścieki są przepuszczane przez bypass, który był 30 lat temu wybudowany i w tej chwili zgadzają się strony na to, żeby ten bypass likwidować i żeby ścieki wpadały do jeziora. Jestem wręcz zbulwersowany, że wodociągi muszą o to walczyć, o ekologię tego jeziora.
Mieszkańcy, włodarze regionu oraz inwestorzy chcieliby przywrócić funkcję kąpielową zbiornika. Zdaniem prezesa wodociągów, który powołuje się na ekspertyzę ekologów, woda w jeziorze nie nadaje się do pływania i nie jest w stanie wydać na to zgody. Jest jednak gotów rozmawiać w sprawie stref ochronnych, które w najbardziej restrykcyjnej wersji zabraniałyby realizacji inwestycji w obszarze 50 metrów od linii brzegowej. Nie potrafię powiedzieć, czy wodociągi dzierżoniowskie stać na to, żeby zapłacić odszkodowania. Ale przypominam, że turystyka, a zwłaszcza na terenie gminy Walim, to nie stan obecny, tylko stan przyszły. Czyli my cały czas myślimy o Nowym Moście, tak? Mamy dzisiaj zaprojektowany Nowy Most, czekamy na pozwolenie na budowę, będziemy realizowali. Przypominam, że skutecznie odzyskaliśmy wodniak przez 4 lata, sprawa w sądzie. Dzisiaj gmina, będąc przez pewien moment właścicielem, sprzedała dobremu inwestorowi, który napisał dobry projekt i zamierza odbudowywać to miejsce, czyli przywrócić tą funkcję turystyczną. Oczekuje się od nas, że my likwidujemy turystykę. My jej w ogóle nie likwidujemy. Ja nawet dzisiaj wydałem zgodę, podpisałem jako strona na to, żeby budować następnych 10 obiektów turystycznych czasowych, jakiejś tam firmie, nieważne. Jedynie z naszej strony jak gdyby jest brak zgody na bezpośrednie kąpieliska, które w dowolnym miejscu mogłyby powstawać. Walka o możliwość zagospodarowania turystycznego tego obiektu trwa nadal. Obie strony liczą, że dzięki dialogowi i współpracy uda się osiągnąć konsensus, który zaspokoi oczekiwania zarówno wodociągów, jak i obrońców Jeziora Bystrzyckiego. Dokumenty zostały również przekazane Starostwu Powiatowemu w Wałbrzychu, które po zapoznaniu się z nimi zajmie stanowisko w konfliktowej sprawie. Jest bezbarwny, bezwonny, a jednak bardzo toksyczny. Mowa o tlenku węgla. Wszyscy, którzy posiadają piece na paliwo stałe, gazowe bądź ciekłe, narażeni są na jego atak. Warto zatem w okresie zimowym sprawdzić stan swojej instalacji grzewczej. Tlenku węgla, nazywanego cichym zabójcą, nie da się wyczuć. Warto zwrócić jednak uwagę na objawy jego zatruciem. Są to najczęściej bóle i zawroty głowy, mdłości, a w szczególnych przypadkach nawet chwilowe utraty przytomności. Tutaj trzeba podjąć szybkie kroki, czyli natychmiastowa ewakuacja z takich pomieszczeń, powiadomienie odpowiednich służb, czyli pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Na zatrucie narażeni są wszyscy, którzy posiadają piece, w których zachodzi efekt spalania. By ustrzec się tlenku węgla, najlepiej wyposażyć mieszkanie w specjalny czujnik. Detektor ostrzeże nas sygnałem dźwiękowym, gdy stężenie toksycznego gazu osiągnie niepokojącą wartość. Warto również sprawdzić stan urządzeń grzewczych oraz warunki wentylacyjne. Częstym powodem zatruć jest właśnie nadmierne uszczelnienie pomieszczeń w okresie zimowym. Zatykają kratki wentylacyjne, doszczelniają okna. No to też powoduje zakłócenie warunków wentylacji w tym pomieszczeniu. A sami wiemy, że proces spalania charakteryzuje się tym, że zabiera tlen z otoczenia, w którym się znajdujemy. I w momencie, kiedy nie dostarczymy świeżego powietrza do pomieszczenia, czyli tlenu też zawartego w tym powietrzu, no dochodzi do sytuacji takich, że dochodzi nieprawidłowego procesu spalenia. A jednym z elementów takiego procesu nieprawidłowego jest uwalnianie się tlenku węgla. Funkcjonariusze Straży Pożarnej średnio 2 razy na dobę interweniują w związku z uwolnieniem w mieszkaniu tlenku węgla bądź cofaniem się dymu z przewodów kominowych. Ofiary takich wypadków często wymagają hospitalizacji. Zdarzają się również śmiertelne zatrucia toksycznym gazem. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.